Mariusz Maksymiuk, Radio Biper Biała Podlaska. Ze mną Grzegorz Kokoszkiewicz, Brikoman Biała Podlaska, Hurtownia Budowlana. I pana Grzegorza ustawiliśmy specjalnie przy takim fajnej wystawce, która dzisiaj myślę, że reklamuje najbardziej to, co dzieje się w Brikomanie. 17 maja. Panie Grzegorzu, jaki to dzisiaj dzień? No, dzisiaj obchodzimy dzień energooszczędnego budynku w Brikoman Biała Podlaska. Przygotowaliśmy fajne atrakcje dla naszych klientów. Chcemy wzbudzić świadomość tego, jaką gamę produktów posiadamy. Odchodzimy od konwencjonalnych źródeł ogrzewania, bardziej nastawiamy się na nowoczesne, typu pompy ciepła, folie grzewcze. Dodatkowo w odnawialne źródła energii wchodzą systemy rekuperacji. Wszystko łączymy w całość z klimatyzacją i przy odpowiedniej instalacji fotowoltaicznej możemy mieć naprawdę za niewielki koszt ekologiczną instalację grzewczą w domu. Teraz, słysząc tego, o tym, co się będzie działo, podwyżka prądu od przyszłego roku 70%, więc takie inwestycje na pewno powinny się szybko zwrócić. No tak, klienci się trochę boją tego, że zmieniły się zasady rozliczania fotowoltaiki, no jednak przy tych podwyżkach, to co powiedziałeś, energii oraz paliw stałych, no ta stopa zwrotu no, znacznie się skraca. Ceny są w miarę przystępne dla indywidualnego klienta, czy bardziej pod klienta hurtowego? Czy my chcemy wzbudzić świadomość korzyści płynących z odnawialnych źródeł energii wśród klientów indywidualnych, jak też firm. Z tym, że jeżeli chodzi o klientów indywidualnych, no tutaj kluczowe jest to, że jest bardzo dużo firm, które świadczą usługi montażu chociażby instalacji fotowoltaicznych. Z tym, że te firmy bardzo szybko powstawały w ostatnich latach, bo to było bardzo modne, no tak samo szybko się zwijają z rynku, kolokwialnie mówiąc. Brak doświadczenia. Brak doświadczenia, ewentualnie chęć szybkiego zarobku. No, my jako Brikoman jednak jesteśmy na rynku już od dawna i będziemy jeszcze długo, tak więc jesteśmy gwarantem. Mamy świetnych instalatorów i tutaj bardzo chętnie pomagamy w wycenach. A w dniu dzisiejszym można uzyskać bezpłatny audyt, czyli umawiamy się, przyjeżdżamy, wyceniamy. No i klient decyduje, czy to jest dobra oferta, czy nie. Zaraz ruszymy właśnie na to, co stoi pod Brikomanem, czyli na te wszystkie wystawki. Ale to jest to, co powiedziałeś i potwierdzenie tych słów. Dzisiaj przy Brikomanie są specjaliści z wielu branż, wasi kooperanci, współpracownicy, którzy właśnie mają i doświadczenie, i chcą być długo na rynku, i chcą służyć swoim klientom. Tak, to potwierdzam to, co powiedziałeś. Mamy nawet gościnnie tutaj reprezentację Europejskiego Funduszu Ochrony Środowiska. Można uzyskać informacje na temat dotacji z czystego powietrza, które otrzymujemy przy zakupie takich instalacji, rekuperacji czy fotowoltaiki, czy również z pomp ciepła. Tak więc mówię, tutaj zwroty są nawet do 40%. Pogodę żeście też specjalnie zamówili. No świetnie, po prostu się cieszymy, bo tutaj tak jak widać słońce generuje czysty prąd, no i z tego jesteśmy najbardziej zadowoleni. Dziękuję. Dziękuję. Marek Kroszka, firma Termowal. Termowal, dwa zdania o firmie. Firma Termowal zajmuje się generalnie wszystkim, co jest stworzone elektrycznie do grzania. Zaczynając od konwektorów, tutaj, które mamy na dole, prawda, poprzez maty grzejne, podpanele, podpłytkę, przewody grzejne, które się stosuje tak samo w warstwie kleju, czy też przewody SHTV, które się stosuje na zewnątrz budynku, w rynny, na schody, we wszelkiego rodzaju podjazdy, jak również maty w podjazdy. Oczywiście mówimy to wszystko o produktach elektrycznych. Poprzez przewody samoregulujące, które też są do dogrzewania rynien, dachów, czy ewentualnie instalacji PPOSZ w magazynach na przykład niedogrzewanych, gdzie mamy zraszacze i trzeba to dogrzać, żeby ta nam woda nie zamarzła i żeby było wszystko ok. Także to w takim małym skrócie. Tak jak opowiadałeś, to chyba bardziej te twoje produkty klientom dużym, instytucjonalnym, hurtowniom, firmom, magazynom, ale klienci indywidualnie również znajdą u ciebie pewnego typu rozwiązania. Najbardziej. Dzisiaj na przykład oferujemy zestawy mat grzewczych. Dziś klient tak naprawdę powinien znać wymiar swojego pomieszczenia. W pomieszczeniu należy wyeliminować punkty stałej zabudowy, prawda? I mamy już tą jakby powierzchnię grzewczą. Tak naprawdę czasami z łazienki, która ma 5 metrów czy 7 metrów, zostaje nam do ogrzania tak zwane lotnisko, które ma powiedzmy 3-4 metry, bo reszta to jest zabudowa stała, to jest jakaś toaleta, to jest prysznic, to jest pralka, gdzie nie stosujemy ogrzewania elektrycznego i przychodzi tak naprawdę i mówi, że ma 3 metry, od razu z automatu dobieramy mu taki zestaw 3-metrowy, bardzo prosty w zastosowaniu, mata rozkłada się tak naprawdę jak dywan, przecinamy tego siatkę zbrojeniową, zawracamy, to wszystko. Ciebie podpytam, bo każdego będę chciał zapytać. Najciekawsze pytanie klienta, bądź najczęściej zadawane, a które wydaje się dla ciebie, jako znawcy,
prosta i znasz na nie szybką odpowiedź. Wie pan co, te pytania są tak zróżnicowane. Mogę powiedzieć o najciekawszym, nie wiem, projekcie, który robiłem na przykład. To jest dogrzanie mroźni. Dogrzanie podłogi w mroźni. Mroźnia, jak wiemy, to jest mrożenie, głębokie mrożenie, prawda? I w związku z tym, że mroźnia pracuje 24 godziny na dobę, to jeżeli byśmy nie dogrzali podłogi, to ona by przemarzła i rozsadziła fundamenty. Więc jeżeli mamy wylewkę stałą, na tą wylewkę kładziemy dwa systemy, jeden jakby pierwotny, drugi awaryjny, które zasypujemy piaskiem, nad tym kładziemy czujnik temperatury, ustawiamy temperaturę na sterowniku plus 7 stopni, na to idzie piana izolacyjna i wylewka, która już jest w mroźni, taka, po której mogą jeździć czy widlaki, czy ten, no i wtedy tutaj mamy jakby minus 25 czy 20 stopni, no a pod pianą izolacyjną mamy plus 7, no i fundamenty mamy zabezpieczone. To się przyda na pewno. Dziękujemy. Bardzo proszę. Kolejny wystawca. Mateusz Gołębiewski, firma Kospel. Dwa zdania o firmie. Koszaliński, polski producent urządzeń w branży grzewczej, kotły elektryczne, pompy, podgrzewacze elektryczne, zbiorniki i bufory, czyli wszystko do podgrzewania ciepłej wody grzewczej i użytkowej. Strasznie szeroko żeście poszli, ale tylko ta woda Was interesuje. To tak jest, bo woda jest bardzo ważnym medium. Jakie są najnowsze prezentowane i oferowane przez Was rozwiązania w tej dziedzinie? Przede wszystkim pompy ciepła. Jest to rynek bardzo rozwojowy, który widzimy, niesamowicie się rozwija i na chwilę obecną jest olbrzymie zapotrzebowanie przez wzgląd na ceny innych paliw kopalnych typu węgiel, czy załóżmy takich paliw jak gaz i pelet. No, ceny tych paliw szybują w górę i klienci coraz częściej poszukują rozwiązań typu pompy ciepła. Swego czasu żeśmy robili materiały w okolicach Białej Podlaskiej, jak te pompy ciepła były montowane i instalowane. Zawsze zapominam zadać to pytanie, tobie zadam. Czy to nie jest forma urządzenia perpetuum mobile? Troszeczkę jest, natomiast no nie ma urządzenia, które jest typowo perpetuum mobile. Tu po prostu przez zjawiska chemiczne i fizyczne mamy osiągalne zdecydowanie większe, że tak powiem, wydajności niż w innych urządzeniach elektrycznych, bo załóżmy jak kotły czy maty grzewcze, jest to stosunek 1 do 1, czyli 1 kW energii elektrycznej zamieniamy na 1 kW mocy grzewczej. A w pompach ciepła przez właśnie te zróżnicowane zjawiska zachodzące wewnątrz urządzenia jesteśmy w stanie mniej więcej z 1 kW energii grzewczej, elektrycznej uzyskać kilka kW energii grzewczej. Ale nie jest to żadnego rodzaju perpetuum mobile. No bo dla mnie jest. No, okej. Najciekawsze tobie zadawane pytania, bądź najczęściej zadawane pytania. Najczęściej zadawane pytanie przez klientów to, proszę pana, ile to będzie kosztować? I tu nie ma odpowiedzi, bo znaczy, jeżeli klient jest przygotowany do rozmowy, jesteśmy w stanie mu powiedzieć, jakie będą koszty ogrzewania. Natomiast jeżeli klient po prostu powie, mam dom 150 metrów, ale nie wiem jak ocieplony, nie wiem ile grzeje, nie wiem jak grzeje i ile mnie będzie kosztować ogrzewanie elektryczne, no to taka odpowiedź jest niemożliwa do wywnioskowania po tych krótkich informacjach od klienta. Natomiast jeżeli klient wie, jakie ma ocieplenie, ile czego spalało do tego czasu w sezonie grzewczym, no to na tej podstawie jesteśmy w stanie mu określić, jakie będą koszty użytkowania urządzeń. Czyli potrzebny jest audyt energetyczny. Tak jest, to jest najważniejsze. Jeżeli klient ma audyt energetyczny, to jest to klient idealny, bo po prostu on wie, co chce, my wiemy, co mu dobrać, on jest później zadowolony i my nie mamy problemu ze sprzedażą urządzeń. Dlaczego dzisiaj brikomanie? Ja zbieszczę zadania. Także ja mam taka praca. U siebie z domu do autostrady mam wszystkie. Dziękuję. Witamy serdecznie, firma Aventa. Franczak Kamil, jestem przedstawicielem firmy Aventa na ten rynek Biała Podlaska. Między innymi jesteśmy producentem, polskim przede wszystkim producentem systemów wentylacyjnych i między innymi też rekuperacji, którą chcemy dzisiaj Państwu zaprezentować. Rekuperacja, czyli mechaniczna wymiana powietrza z odzyskiem ciepła. To jest to urządzenie? To jest to urządzenie, które odpowiada za cały cykl wymiany. Jest to rekuperator, w naszym przypadku z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym. Jest to tak zwane serce instalacji, natomiast cała instalacja opiera się jeszcze na skrzynkach rozdzielczych, rozprężnych, całym orurowaniu, więc temat dość złożony, ale niekoniecznie trudny, także zachęcamy bardzo mocno do zainteresowania się tym, najlepiej na etapie budynku surowego, gdzie możemy w stropie już sobie zaplanować otwory bez później wiercenia, gdzie to sprawia dużą trudność i jest to czasochłonne.
Także na etapie projektu warto się do nas zgłosić i wtedy my taki projekt przygotujemy Państwu, rozrysowany od A do Z, gdzie i kiedy trzeba jaki etap instalacji, rekuperacji po prostu stworzyć i wtedy jest to bardzo przyjemna praca w połączeniu gdzieś tam z hydrauliką, całą instalacją też elektryczną, po prostu etap po etapie do zrobienia. Ciebie zapytam też również, czy zdarzają się pytania ciekawe, bądź pytania, których jest dużo, a dotyczą tego samego tematu, dotyczącego oczywiście Waszej produkcji. Jasne. Najczęstsze pytanie od klientów indywidualnych zainteresowanych jest to, jaka kwota. Jaka kwota? Jest to pytanie bardzo trudne do odpowiedzenia, ponieważ to wszystko zależy od tego, na jakim etapie interesujemy się rekuperacją. I też trzeba wziąć pod uwagę kwotę za zakup rekuperacji, ale też kwotę, którą możemy sobie jakby odjąć od inwestycji poprzez rekuperację, czyli to, czego nie musimy robić, kiedy mamy rekuperację. Czyli na przykład są to kominy wentylacyjne, gdzie to jest też dość duży koszt. No i przede wszystkim później przy eksploatacji mamy dużą oszczędność na energii. Czyli to trzeba wszystko przekalkulować. Jeżeli to zrobimy prawidłowo, że tak powiem, na ten temat przysiądziemy i przemyślimy to wszystko, to rekuperacja wcale nie jest tak dużą inwestycją w przypadku korzyści, które nam proponuje. Nazwałbym ją inwestycją długofalową, ale bardzo ekonomiczną. Tak, zdecydowanie jest to długofalowa inwestycja ekonomiczna, ponieważ te koszty później nam się bardzo fajnie zwracają przy ogrzewaniu, tak jak mówię, zwłaszcza gdzie teraz bardzo często jest pompa ciepła, która bazuje na, wiadomo, elektryce i te rachunki w tym momencie windują mocno do góry. I teraz w dzisiejszych czasach jest to zdecydowanie coraz bardziej korzystny temat, rekuperacja. Dziękuję. Dzięki serdecznie. Dzień dobry, Paweł Warga, firma RZT Technika Grzewcza. Dwa zdania o firmie. Firma istnieje na rynku od 6 lat, produkujemy pakiety budowy kotłowni, zarówno pod piece gazowe, pod kotły stałopalne oraz najnowszy hit, ogólnie rzecz biorąc teraz, pod pompy ciepła. Ale również i zapalniczki chyba produkujecie. Nie, to taki dodatek dla klienta. Gadżet. Ciebie również zapytam. Najciekawsze pytania zadawane przez klientów. Jakie to są pytania? Wie pan co, z ciekawych pytań średnio. Pytają ogólnie, do czego to służy, jak to się podłącza. Jeszcze nieznana technologia na tutaj. Konkurencja nie śpi. My tak samo idziemy o krok do przodu, także rozwijamy się. Robimy te rzeczy, które bardzo fajnie służą pod budowę kotłowni. I tak naprawdę, ja wiem, czy nieznana, no, robimy to na polskich rzeczach, produkujemy swoje rzeczy, podkupujemy też to niektóre rzeczy, bo wiadomo, musimy to złożyć z czegoś, prawda? Ale funkcjonuje to. Funkcjonuje to. Czy to również jest związane z odnawialnymi źródłami energii? Tak, jak najbardziej. Stricte nasze rzeczy pasują typowo do pomp ciepła. Jak sama nazwa brzmi, dostaliśmy na targach w Poznaniu złoty medal o pakiecie budowy kotłowni, czyli nasz boksik, który jest odpowiedzialny za rozprowadzanie czynnika do ogrzewania domu, zarówno jak i z pogody, tak samo od pompy ciepła. Ja bym nazwał już sobie, nie wiem, czy się zgodzisz, czy pan się zgodzi, że to jest tak naprawdę też rozwiązanie czyste, czyli w domu nie powoduje jakiegoś brudu, operator, mieszkaniec domu jest czysty, podchodzi do tego nawet w koszuli, którą w niedzielę idzie do kościoła. To jest zabawa tak naprawdę i pilnowanie domu niż sama inwestycja później czasochłonna i pracochłonna. Dokładnie, jestem w stanie się z tym zgodzić, tym bardziej, że od kilku lat wstecz nawet kotłownia nie wygląda już jak kotłownia, czyli kiedyś kotłownia kojarzyła się z bardzo brudnym pomieszczeniem, zapylonym od drzewa, od węgla, od peletu, czy nawet od ekogroszku. W tej chwili kotłownie uderzane są bardziej, może nie tyle w inwestora, co w inwestorkę, bo to ona tak naprawdę decyduje, co ona chce mieć w tej kotłowni. Kiedyś kotłownia wyglądała w ten sposób, że był to stary piec, było pełno brudu, pełno węgla, pełno drzewa, a w tej chwili kotłownia to jest najbardziej sterylne miejsce w domu, czyli wchodząc do kotłowni widzimy, wisi sobie kociołek na gaz, czy stoi sobie pompa ciepła. Suszy się pranie. Dokładnie. Do tego mamy jakiś uzdatniacz wody, do tego mamy nasze urządzonko na ścianie i pozostałe metry kwadratowe wykorzystujemy na przykład na surowe regały, na ręczniki, papiery toaletowe i inne wynalazki. Albo, nie wiem, pralka, suszarka, deska do prasowania, tego typu rzeczy. Także taka dziewucha wchodzi do pomieszczenia i ona już otrzyma wyobraźnię, widzi, co ona sobie na tych dodatkowych metrach kwadratowych może złożyć. W sumie to nic dodać nie ująć. Dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję.
zajmujemy się pompami Haiera, Heiko oraz Neohita. Miałem zapytać dwa zdania, poprosić o firmie, ale myślę, że już to powiedziałeś. U Ciebie najciekawsze zadawane pytania przez klientów, i indywidualnych, i tych bardziej hurtowych. Czy są takie pytania, na które trudno odpowiedzieć, i jednak są takie pytania, na które szybko i łatwo można prosto odpowiedzieć? W zasadzie najtrudniejszym pytaniem, albo raczej kwestią do wyjaśnienia w przypadku pomp ciepła, jest wyjaśnienie tego, w jaki sposób ona działa, w jaki sposób ona produkuje energię. Każda z osób generalnie bierze pod uwagę to, że na zewnątrz mamy zimno, w jaki sposób urządzenie ma generować ciepło w momencie, kiedy na zewnątrz jest temperatura ujemna. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że w układzie znajduje się czynnik chłodniczy, który pracuje na bardzo niskich temperaturach i nawet temperatura rzędu minus 20 stopni jest w stanie nam ten czynnik podgrzać, po czym sprężarka, podnosząc jego ciśnienie, dalej podnosi temperaturę, nadal jesteśmy w stanie uzyskiwać energię cieplną z samego urządzenia. To chyba jest najtrudniejsza kwestia do wytłumaczenia takiemu klientowi tak naprawdę przychodzącemu z ulicy. Natomiast jeśli chodzi o te łatwiejsze pytania, no to standardowo kwestia ceny, natomiast jeśli chodzi o Haiera, tutaj stosunek jakości do ceny jest chyba jednym z najlepszych na rynku, dlatego że cena jest stosunkowo niska, natomiast dalej urządzenie jest zbudowane na naprawdę dobrych podzespołach, począwszy od sprężarki Mitsubishi, gdzie Mitsubishi jako producent na rynku sprężarek jest, wydaje mi się, jednym z dwóch najlepszych producentów. Obok pomp obiegowych Grundfosa bądź Vilo, prawdopodobnie każda z osób gdzieś przychodzących do nas kojarzy już te marki, wie, że są to marki renomowane i że nie ma co się obawiać tego urządzenia. Brickoman Biała Podlaska i takie dni jak dzisiaj, 17 maja, dzień oszczędności energii, oszczędzania energii, dzień uświadamiania klientów o tym, jak ważna jest oszczędność i energii, a przez to i pieniędzy w portfelu, to dobry moment na to właśnie, żeby prezentować się i mówić o firmie? Jak najbardziej. Na to zawsze jest dobry moment, dlatego że liczymy, że czym prędzej będziemy zmieniali te nieekologiczne źródła ogrzewania na te ekologiczne, wydajne, czy to pompy ciepła, czy to ogrzewania elektryczne. Chcemy ograniczyć produkcję smogu, jeśli chodzi o nasz kraj, jak najbardziej to zredukować. Dodatkowo obok mamy stoisko, które pomaga, jeśli chodzi o dofinansowania. Nasz kraj wspiera te urządzenia z zakresu dofinansowań, także mamy większą szansę dotrzeć do użytkowników nawet z tą trochę mniejszą zasobnością portfela, pod to, żeby usuwać te kopciuchy, które zatruwają nam powietrze, zatruwają nam tak naprawdę życie w tym momencie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dzień dobry, Jerzy Kopiński, przedstawiciel handlowy firmy Dobroplast. Dwa zdania o firmie. Firma mieści się na Podlasiu, w miejscowości Zambrów. Zatrudniamy 1500 ludzi. Mamy według mnie jedną z najnowocześniejszych technologii wytwarzania okien. Okna robimy na własnych profilach, to są trzy profile Owlo, Encore i Avantgarda, i na profilach firmy Rachał. Okucia na Winkhausie i, powiem skromnie, dobra jakość w atrakcyjnej cenie. Te okna widzimy tutaj w tych prezentacjach. Powiem szczerze, że dla mnie jest to coś niezwykłego. One naprawdę muszą się składać z tylu elementów. Każdy jest element ważny? Każdy element jest ważny. Najważniejszy w oknie to jest tak naprawdę pakiet szybowy i okucie do tego. Oczywiście montaż jest bardzo istotny, żeby nie było przewiewów, żeby nie było strat ciepła. No każde okno ma do siebie to, że z jednej strony dopuszcza nam ciepło, a z drugiej nie wypuszcza. I dlatego specjalna budowa pakietów szybowych. Pakiety szybowe pokryte folią Thermoflot z zewnątrz, które umożliwiają dopływ ciepłego powietrza od słońca, a uniemożliwiają odpływ tego powietrza z domu. Ważne jest chyba też i to, że okno, tak słyszałem, ma oddychać. Oddycha? Oddycha, tak. Okno, które jest stałe, to są tak zwane fiksy i one rzeczywiście są zamknięte. Natomiast każde okno, które my mamy, nie dość, że jest zabezpieczone przed włamaniem dwoma grzybkami antywłamaniowymi, każde skrzydło, to dodatkowo mają mikrowentylację lub regulowane uchył, czyli czteropunktowy uchył. W dowolnym momencie zamek otwiera sobie okno tak, jak Ci potrzeba, zamykasz klamką i żaden wiatr tego nie otworzy, nie przesunie i nie zamknie. A antywłamaniowe grzybki powodują to, że tego okna nie można otworzyć z łokcia, łomem i tak dalej. Trzeba je zniszczyć. Najciekawsze bądź najtrudniejsze pytania tutaj zadawane od klientów. Czego się dopytują? Przede wszystkim, czym okna się różnią od innych okien? No więc to jest
Złożona odpowiedź. Odpowiedź jest złożona. Wielu producentów robi bardzo podobne okna. My robimy bardzo podobne okna jak producenci, ale to istotne są szczegóły. Na przykład to, że w naszych oknach cyk otwórz zamknij to jest 25 tysięcy razy. Nasza konkurencja robi to na 15 tysięcy razy. To jest taki jeden ze szczegółów. Poza tym możliwość wyboru szyb, jakich sobie chcemy. Możliwość wyboru okien antywłamaniowych, nie okien z okuciem antywłamaniowym, tylko okien antywłamaniowych z certyfikatem, które będą podstawą do ubezpieczenia bez żadnych dodatkowych oświadczeń. Dzisiaj w Brikomanie te informacje. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry, Kamil Pawluczuk, firma Ecobee, ale reprezentuję dzisiaj też firmę Elektroagri Piotr Korpysz, ponieważ tworzymy taką spółkę, w której zajmujemy się montażem instalacji fotowoltaicznych i tutaj głównie właśnie Piotr i jego firma reprezentuje jakby bezpośrednio instalatora. Ja natomiast zajmuję się głównie montażem folii grzewczych na podczerwień, ale też świadczymy usługi przy montażu okien, przy montażu elektryki w nowych domach. Także działamy tak dosyć kompleksowo. Poszliście w OZE, bo to jest modne w tym momencie i jest przyszłościowe. Jest modne, może nie tyle modne, co jest jakby zasadne ekonomicznie i konieczne na dzień dzisiejszy. Ceny paliw stałych bardzo mocno rosną, jest problem z dostępnością. Ja mogę powiedzieć, że na swoim przykładzie używam akurat systemu grzewczego w swoim domu na foliach grzewczych, na podczerwień właśnie konkretnie tych. Mam instalację 10 kW i na dzień dzisiejszy nie mam rachunków za prąd, nie płacę za wodę użytkową ciepłą, no i nie płacę za ogrzewanie, tak? Płacę jedynie tam około 300 zł rocznie. Takiego abonamentu dla PGE za to, że mam prąd w domu i to jest wszystko, tak. I nie martwię się magazynowaniem tego paliwa stałego, nie martwię się szukaniem cen czy jakości, tak. Słyszałeś o tym, że groszek w tym momencie już ponad 3000 za tonę? Nie słyszałem, żeby był już ponad 3, ale do tego chyba zmierza, także podejrzewam, że jeszcze materiał będzie za tydzień, także... Tak, więc no ja osobiście jestem zwolennikiem tych nowoczesnych technologii, jestem też przykładem osoby, która to sprawdza i testuje na sobie, więc jeżeli jakiś klient ma wątpliwości, czy to działa, mam zamontowany podlicznik u siebie, można przyjechać, zobaczyć, czy nie bajeruje, czy nie oszukuje. Faktycznie folie ciągną naprawdę mało prądu, a ja zaznaczę, że mam dom kupiony na rynku wtórnym, to nie jest nowy budynek, to nie jest dom pasywny, jest to dom, który ma dosyć słabe ocieplenie, ma jeszcze stare okna, a mimo wszystko mi się to sprawdza i mi się bilansuje no, praktycznie do zera. Czy też jest tak, że właśnie dysponując z tego typu rozwiązaniami, w telefonie masz aplikację i tak naprawdę ten swój dom obserwujesz w telefonie poprzez aplikację, a jeśli nie ty, jeśli tego jeszcze nie masz, to czy to jest możliwe? To jest możliwe i tak, mam to. To jest właśnie fajne, bo już nowoczesne jakby systemy ogrzewania domów pozwalają nam nie tylko w przypadku folii grzewczych, bo też w przypadku pomp ciepła na sterowanie w ten sposób. Natomiast u mnie dużym plusem jest to, że ja mogę sobie sterować temperaturą w każdym pomieszczeniu oddzielnie. Czyli załóżmy, jeżeli wyjeżdżam z żoną na 2 tygodnie zimą, nie martwię się, że mi grzejniki zamarzną. Mogę sobie ustawić temperaturę 10 stopni na podtrzymaniu, ale 3 godziny przed powrotem do domu jesteśmy zmarznięci, ustawiamy sobie w łazience 25, w sypialni powiedzmy 20, w salonie, jeżeli będziemy jeszcze tam chwilę 21 i nad każdym pomieszczeniem mogę sobie jakby zapanować tą temperaturą, tak? Także to jest bardzo dużo. Prawdziwy pan domu. Dokładnie. No czasami żona przechwytuje telefon, więc nie zawsze ja. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję również. Artur Potaś, jestem kamem w firmie Dream Heat. Dwa zdania o firmie. Firma z 31-letnią tradycją na rynku polskim. Produkt Dream Heat sprowadzamy od 5 lat. Jest to produkt koreański z 30-letnią gwarancją. Dream Heat, czyli co? To jest jakieś senne marzenie, jakiś senny przebój? Proszę sprawdzić. To jest najlepsze ogrzewanie na rynku, najlepsza folia grzewcza, jedyna folia w Polsce z certyfikatem TIF. Sprzedajemy tę folię w wielu krajach, nie tylko w Polsce. I nie ma systemu grzejnego w Polsce, który daje 30 lat gwarancji. Dream Heat daje, także proszę sprawdzić, to jest senne marzenia. Powiedz mi właśnie teraz, czym jest ta folia, bo to jest chyba nowość jednak na rynku polskim. Tak, jest to produkt w miarę nowy, tak jak wspomniałem, my sprowadzamy go 5. rok. Mamy mnóstwo zadowolonych klientów. Każdy, kto to zainstaluje, przekazuje dalej, także nasz marketing szeptany, nie tylko reklama w internecie i w różnych mediach papierowych działa, ale też najbardziej marketing szeptany. Staramy się być na każdych targach, wychodzić do klienta docelowego. A odpowiadając na pytanie, bo zacząłem jak polityk. Przyzwyczajony jestem. Tak, to jest
folia grzewcza tu jest naturalny produkt, bo tutaj elementem grzejnym jest pasta karbonowa i to ta pasta grzeje. Za chwilę, to ciężko teraz pokazać to ciepło, ale za chwilę pokażę panu kawałek, który teraz włączyłem tutaj obok i on jest włączony. Zaleta tego nad innym ogrzewaniem jest taka, że tu grzeje nam cała powierzchnia. Jak mamy od tego paska do tego paska grzeje nam całość. Są systemy grzejne, gdzie są na przykład jakieś druty, siatki, to tam grzeje nam tylko i wyłącznie ten drut. Tak, a tutaj grzeje nam pełna powierzchnia tej pasty karbonowej. Są cztery różne moce i możemy grzać w podłodze, w suficie i w ścianie, tak naprawdę z każdej strony. Coraz częściej popularne jest właśnie ogrzewanie sufitowe. Ja już chyba nawet użyłem właśnie tego w rozmowie z kolegą. Czy to polega na tym, że foliujemy dom przenośni? Ogrzewamy dom. Foliujemy folią ogrzewającą. Tak, to jest folia grzewcza, dokładnie. Czyli mówiąc sobie pana językiem, możemy ofoliować i czujemy ciepło. Ekonomiczne rozwiązanie. Tak, przy nowych budynkach, przykład dane są z rynku, mój jeden z naszych dystrybutorów założył klienta, ten klient założył to w domu szkieletowym, w domu z rekuperacją, w domu 144 metry i zużył poprzedniej zimy, gdzie było 60 dni mroźnych, podaję wszystkie dane, żeby było wiarygodnie, zużył 5 mega, czyli to było około 3200 zł na tamte czasy. Jego sąsiad ma podobny dom i ogrzewa go gazem, to za samo ogrzewanie gazem wydał więcej. Najczęściej zadawane pytania, czy są już takie, czy klienci nawet pytają się, albo nawet odchodzą od stoiska, bo to jest dla nich rzeczywiście nowość i niesprawdzona, a jednak warto zadać to pytanie, aby być pewnym i sprawdzić u siebie. Dużo jest obiekcji na polskim rynku, jeżeli chodzi o grzanie prądem, bo ludzie uważają, że to jest drogie. Dzisiaj te urządzenia są zupełnie inne. Jeżeli chodzi o produkt koreański, to Koreańczycy jako technologicznie to naprawdę robią same dobre rzeczy. Najlepsze akumulatory, bardzo dobre telefony i tak dalej. Jak Brickoman znają się na tym. Dokładnie tak. Brickoman też wchodzi w bardzo dobre marki, tu nie ma złych marek, dlatego jest jedyna folia grzewcza na poczerwień Dream Hit. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Joanna Mirzejewska, firma USTM. Dwa zdania o firmie. Firma USTM to jest producent filtrów do wody. Mamy w swojej ofercie zmiękczacze kompaktowe, stacje uzdatniania wody, a także instalacje sanitarne, rury do ciepłej wody w systemie zgrzewanym, skręcanym, PE. Mieszkając w domu, czy to w domu indywidualnym, jednorodzinnym, czy też w bloku, nie myślimy o wodzie. Odkręcamy kran, ta woda leci. Okazuje się, że bez wody człowiek w ciągu 4 dni umiera. Woda jest ważna. Jest bardzo ważna, jakość wody jest bardzo ważna. Nasz organizm w dużej mierze, tak, składa się w większej części składa się z wody, więc no, powinniśmy dbać o jakość wody, którą pijemy, ale także o jakość wody tej, z której korzystamy w domu, tak, bo woda płynie w naszych instalacjach, woda płynie z kranu, korzystamy z niej myjąc się, myjąc naczynia, piorąc, więc jest obecna no, niemalże na każdym kroku naszego życia. Jakie urządzenia tutaj w tym momencie widzimy i co prezentujecie? W tym momencie tutaj prezentujemy zmiękczacze kompaktowe, czyli to są urządzenia właśnie, które redukują twardość wody. Dzięki nim oszczędzamy energię, bo kamień, który odkłada się w rurach, w instalacjach, powoduje to, że tej więcej energii musimy zużyć. Jest oszczędność też dzięki zmiękczaczom kompaktowym detergentów, bo dzięki miękkiej wodzie zużywamy mniej proszków do prania, płynu do mycia naczyń, bo ta woda jest tak jakby, no lepiej się pieni po prostu. Także no, wymierne korzyści, jednorazowo kupujemy urządzenie, które później już działa przez wiele lat, niemalże bezobsługowo, bo wystarczy tylko dosypywać soli, która, dzięki której regenerujemy złoże zmiękczające. I również i panią zapytam. Czy są pytania najciekawsze, najtrudniejsze, które zadają klienci? Jakie takie pytanie, jakie to pytanie było i od razu odpowiedź chciałbym poprosić. No, klienci pytają, jak dobrać urządzenie. Wydaje mi się, że częstym błędem, który klienci popełniają, to jest taki, że podają liczbę użytkowników. Na przykład mówią, mieszkam w domu z, na przykład z dwójką dzieci, jest nas czworo. To nie jest odpowiedni parametr, powinniśmy bardziej skupić się na tym, jaką mamy twardą wodę w domu, czyli zbadać sobie najlepiej testerkiem, który też jest dostępny tutaj do kupienia w Brickomanie, zbadać sobie jakość wody, czyli już jak będziemy znali, jaką mamy tą twardość,
to jeszcze później sobie też zerknąć na to, ile tej wody zużywamy miesięcznie. Bo nie jedna rodzina, powiedzmy dwuosobowa, może zużyć tej wody miesięcznie dużo więcej niż taka, która na przykład ma cztery osoby, tak? Więc znając te parametry, czyli twardość wody i miesięczne zużycie, to my też pomagamy w doborze odpowiedniego urządzenia, żeby ono po prostu było jak najefektywniej, jak najdłużej działało u klienta. Więcej informacji na stoisku bądź na stronie internetowej firmy. Serdecznie zapraszamy, jesteśmy dzisiaj do dyspozycji klientów. Możemy wykonać test jakości wody, test twardości wody. Mamy taki testerek dzisiaj ze sobą. No, opowiemy też dokładniej o urządzeniach, które dzisiaj ze sobą tutaj przywieźliśmy. Jesteśmy polskim producentem, więc też mamy serwis taki, mobilny, który jeździ, jeśli jest taka potrzeba, do klientów. I mamy infolinię techniczną, więc dużo takich rozwiązań, które wspierają klientów, żeby im było łatwiej po prostu. Wykonamy oczywiście badanie twardości wody, bo przed chwilą był tutaj klient, który twierdzi, że tutaj w Białej Podlaskiej jest woda miękka, a my mamy doświadczenia inne, także chętnie tutaj Państwu naocznie pokażemy, że to... Wiecie w ogóle, jaka woda jest w Białej, właśnie w kranach? Wiemy, bo tutaj robiliśmy szkolenie dla pracowników Bricomana i wykonywaliśmy właśnie takie pokazowe takie badanie twardości wody, no i pracownicy otwierali szeroko oczy, bo byli zaskoczeni, że aż tak twarda. Za twarda. No, zdecydowanie. Dziękuję. Zdecydowanie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. My jako Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zajmujemy się udzielaniem dotacji dla właścicieli budynków mieszkalnych, jednorodzinnych. Właśnie mogą skorzystać z naszej pomocy i zakupić właśnie te odnawialne źródła energii. No tak, że tak powiem, z dość dużą pomocą tutaj ze strony Wojewódzkiego Funduszu mogą otrzymać dotacje. Od 25 stycznia tego roku nastąpiło kilka zmian, zwłaszcza w ilości tej dotacji przyznawanej. Pojawiła się nowa grupa dla osób, które no nie mają tak dużych środków, prawda, żeby sobie pozwolić na wymianę na te nowe źródła odnawialne. Dlatego też bardzo serdecznie zapraszamy do składania wniosków poprzez naszą stronę internetową. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym. Dotacje, które teraz można otrzymać, to tak mniej więcej oscylują do kwot mniej więcej 69 tysięcy maksymalnie, gdzie można właśnie wymienić stare źródła ciepła, które są nieefektywne, na te bardziej ekologiczne. Dodatkowo beneficjenci naszego programu mogą również liczyć na dotacje do termomodernizacji budynku, czyli do wymiany okien, drzwi zewnętrznych, przez co budynek jest, że tak powiem, bardziej też przygotowany na te nowe źródła energii. Staje się bardziej pasywne. Dokładnie. Czy jest duże zainteresowanie tymi środkami i projektami? Tak, jest dość duże zainteresowanie. Cały czas spływają wnioski. Ostatnio właśnie źródła odnawialne cieszą się bardzo dużą popularnością, szczególnie pompy ciepła. Czy Polska ma szansę stać się krajem właśnie OZE, zielonym, samowystarczalnym? No myślę, trudne pytanie, ale myślę, że z czasem, powolutku, myślę, że tutaj już coraz bardziej Polacy skłaniają się jednak w kierunku tych odnawialnych źródeł. Też to widać po na przykład dużym zainteresowaniem fotowoltaiką, gdzie te pompy ciepła są połączone z fotowoltaiką, przez co tutaj te koszty tak naprawdę ogrzewania znacznie maleją. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.